W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was w poranek poniedziałkowy, 14 października. Słowami przeznaczonymi, wyznaczonymi na ten dzisiejszy dzień w przewodniku z Biblią na co dzień. I tak w drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, w wersetach od 6 do 13, a nawet przeczytamy dzisiaj więcej. Czytamy takie słowa. Nakazujemy wam, bracia, dodalibyśmy siostry, bo to jest używane naprzemiennie, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według nauki, którą od nas otrzymaliście. Sami przecież wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie postępowaliśmy wśród was wbrew porządkowi. Ani u nikogo nie spożywaliśmy chleba za darmo, ale w trudzie i mozole pracowaliśmy dzień i noc, aby nikogo z was nie obciążać. Nie dlatego, że nie mamy do tego prawa, ale po to, abyśmy mogli sami siebie dawać wam jako przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazywaliśmy wam: jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Nie pracują, a zajmują się zbędnymi rzeczami. Takim więc nakazujemy i prosimy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby spokojnie pracowali i jedli swój chleb. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra. A jeśli ktoś nie posłucha słów naszego listu, to zwróćcie na niego uwagę i odsuńcie się od niego, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za wroga, ale upomnijcie jak brata. Szczere słowa. Gdy je czytamy, staramy się zinterpretować, jakoś przełożyć na naszą codzienność, na tu i teraz, to może dojść do wielu trudnych, niełatwych sytuacji, do wielu błędów. Możemy zmanipulować ten tekst, by w kogoś uderzyć, by kogoś wykluczyć, by od kogoś się odseparować. Ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Dlaczego? No popatrz, tutaj jest napisane to konkretne słowo. Musimy więc być ostrożni, gdy staramy się przekazać coś drugiemu człowiekowi, powołując się na słowo biblijne, powołując się na Słowo Boże. Ale nie możemy też zrezygnować z tego przesłania bardzo konkretnego. Moi drodzy, nie wiem jak u was, w waszych zborach, w waszych parafiach, w waszych wspólnotach, ale mam wrażenie, że temat finansów, temat pieniędzy bardzo często dzieli ludzi w zborach, w parafiach, we wspólnotach, w kościele. Temat finansów bywa kontrowersyjny, temat finansów bywa przedmiotem, tematem, zagadnieniem nadużyć. Jest pokusą niebywałą. Oprócz seksu, władzy, to właśnie pieniądze są najczęstszą pułapką, w którą wpadamy jako ludzie. Podobnie było w zborze, do którego trafia dzisiaj czytany list. Mianowicie do apostoła doszły wieści o tym, że są w zborze ludzie, którzy nadużywają daru miłości, którzy żerują na wspólnocie,
którzy zamiast dokładać się i wspomagać innych potrzebujących, sami nie pracują, chcą żyć na koszt innych i zajmują się, jak to jest napisane w przekładzie Biblii Ekumenicznej, rzeczami zbędnymi, nieważnymi. Ten fragment przypomina nam, do czego powołani jesteśmy jako wspólnota, jako zbór, jako parafia. Mamy nieść pomoc potrzebującym, sierotom, wdowom, chorującym. Mamy opiekować się tymi, którzy z różnych względów w swoim życiu znaleźli się w tarapatach, mają problemy, potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy, posilenia nie tylko duchowego, ale także materialnego. Po to, by wstać, po to, by poradzić sobie z tymi trudnościami i być może, jeśli będzie taka szansa w przyszłości, samodzielnie funkcjonować i dzielić się tym, co można wypracować własnymi rękoma, z kolejnymi, którzy potrzebują pomocy. I wielką odpowiedzialnością, powiem wprost, grzechem jest sytuacja, w której ktoś, kto nie jest potrzebujący, w której ktoś, kto nie znalazł się na zażyciowym zakręcie z powodu choroby, trudności życiowych, wypadku, z powodu kłopotów rodzinnych, problemów różnego rodzaju, nie znalazł się w takiej sytuacji, ale wyciąga rękę po pomoc. Zamiast samemu wziąć się do pracy i pomagać innym. Parafia, wspólnota, zbór, siostry, bracia w wierze są, i przepraszam, jeśli jest to kontrowersyjne porównanie, niczym polisa ubezpieczeniowa, po którą możemy sięgać, gdy znajdziemy się w dole, gdy trudno jest nam funkcjonować w życiu pod względem duchowym, pod względem fizycznym, także pod względem materialnym. I to wtedy jest sprawdzian dla wspólnoty na mobilizację w czynieniu dobra i w dzieleniu się miłością. To wtedy mamy być dla siebie dawcami, ofiarodawcami, pomocnikami. Gdy natomiast tej pomocy nie potrzebujemy, ale z lenistwa, z powodu chciwości, albo z wyrachowania wyciągamy rękę po dobro wspólnoty przekazywane w taki czy inny sposób, to bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność przed Bogiem i drugim człowiekiem. Niech Bóg daje nam rozwagę i mądrość. Niech daje nam siłę, byśmy z radością i satysfakcją mogli pracować własnymi rękoma, tworzyć dobro tego świata i dzielić się tym z innymi, z tymi, których mamy wokół siebie, a którzy są w potrzebie. Niech daje nam pokój z tego powodu, że możemy być pewni, że jeśli to my znajdziemy się w trudnej sytuacji, to siostry i bracia w Jezusie Chrystusie staną na wysokości zadania. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.